Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. To dla nas wielki zaszczyt i przyjemność, że nas zechcieliście zaszczycić swoją obecnością. Chciałem powitać gości reprezentujących władze samorządowe, pana burmistrza Jarosława Szlachetkę, pana Józefa Tomala, starostę powiatu myśleńskiego. Jest z nami również pan Tomasz Żaba, przewodniczący Rady Powiatu. I reprezentuje Komisję Zdrowia dr Panuś. Pani Jolanta Wolak z Wiśniowej zapowiedziała się i jest. Dziękujemy, reprezentuje gminę Wiśniowa. Pan Tadeusz Pitala z gminy Siepraw. Nie dojechał, zdaje się, pewnie dojedzie za chwilę. Pan Tomasz Suś z gminy Dobrzyce, burmistrz gminy Dobrzyce. Dziękujemy również pan dyrektor Adam Styczeń, który reprezentuje Myśleński Szpital SP ZOZ. Odwiedziła nas również pani Danuta Grzesik, która reprezentuje posła Kurowskiego, jest dyrektorem biura poselskiego. Uroczystość odbywa się w związku z otwarciem nowego mammografu. Jak Państwo wiecie, uruchomiliśmy nowy mammograf cyfrowy. Zakup tego mammografu był w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu, który nazywa się Narodowa Strategia Onkologiczna. Kilka słów wprowadzenia takiego technicznego dotyczącego mammografii. Mammografia jest to badanie obrazowe przeznaczone do badania sutka, przede wszystkim w profilaktyce raka piersi. Przewaga mammografii cyfrowej nad tradycyjną jest ogromna, ona daje większy komfort pacjentce, bo to dotyczy kobiet, prawda? Skraca czas badania i skraca czas uzyskania wyniku, natomiast zasadnicza przewaga to jest jakość badania, dlatego że obraz rejestrowany jest nie na kliszy rentgenowskiej, tak jak w tradycyjnych aparatach, a na cyfrowym odbiorniku. Jakość jest o wiele większa, co daje szansę na wykrycie mniejszych zmian, wcześniejsze wykrycie i wcześniejsze włączenie leczenia przyczynowego. Realizujemy badania, które są bezpłatne dla pacjentek w ramach programu profilaktyki raka piersi. Program jest przeznaczony dla pacjentek w wieku od 45 do 74 lat. Zakres wiekowy poszerzył się w porównaniu do tego, co było wcześniej. Bezpłatne badanie przysługuje każdej pacjentce, która mieści się w tych ramach wiekowych co 2 lata, a wybranych w przypadkach uzasadnionych medycznie co rok. Bardzo liczymy na zwiększenie ilości badań mammograficznych dla pacjentek z naszego rejonu. Nie ma rejonizacji, oczywiście to nie dotyczy tylko pacjentów z gminy czy powiatu, każda pacjentka może się zapisać. Liczymy, że zwiększymy ilość badań, no bo mamy nadzieję, że przełoży się to na podniesienie jakości życia i wszystkim na wczesne wykrywanie zmian i w związku z tym zmniejszenie śmiertelności związanej z rakiem piersi. Gratuluję oczywiście właścicielom i pomysłodawcom tej nowej pracowni mammografii, którą za chwilę będziemy oglądać. Wasza działalność wpisuje się także w naszą działalność, uzupełnia i pewnie jakościowo za chwilę przeskoczy naszą działalność powiatu w zakresie profilaktyki raka piersi. Chcę przypomnieć, że od wielu lat w ramach programu Zdrowa Rodzina taką profilaktykę związaną z rakiem piersi też w postaci między innymi badań bezpłatnych prowadzimy dla pań. Chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku odbył się 2. Powiatowy Marsz Różowej Wstążki, która jest, jak wiecie, symbolem profilaktyki raka piersi i zwracamy na to szczególną uwagę, dlatego bardzo się cieszymy, że tak wspaniały sprzęt będzie służył naszym paniom, bo przecież rak piersi nie musi być wyrokiem śmierci. Ale także, a często jest niestety, także dotknęło to także moją bliską rodzinę, dlatego jest to szczególnie dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dlatego Wam ogromnie gratuluję, Paniom życzę zdrowia, ale zawsze będę apelował, badajcie się, nie odkładajcie tego na kolejny miesiąc, na kolejny rok, i życzę Paniom i nam wszystkim zdrowia, a Wam ogromnych sukcesów i gratuluję tak wspaniałej pracy. Wielki szacunek za to, co Państwo zrobiliście, bo myślę, że to jest nie tylko uzupełnianie się, ale również współpraca ze Szpitalem Myślenickim. Przede wszystkim chcę Wam podziękować za to, jakimi jesteście ludźmi, bo pewno większość z Państwa, którzy pracują i dzisiaj nadają ton tej jednostce CERTUS, to ludzie, którzy mnóstwo czasu spędzali albo spędzają w szpitalu, I za to Wam bardzo dziękuję, za ten szpital i za to, że ludzie również mogą przyjechać popołudniami, późnym wieczorem tutaj, do tego obiektu, do tego wspaniałego, uważam, obiektu dzisiaj, który świetnie się rozwija i to, co zrobiliście, myślę, Państwo z pomocą dla mieszkanek powiatu myślenickiego, ale i również szerzej. Myślę, że to, mimo że badanie dotyczy mężczyzn, tylko kobiet, ale mężczyźni także czuwają nad swoimi kobietami i są zawsze zatroskani o to, żeby te nasze żony, nasze małżonki, nasze rodziny były zdrowe. Bardzo dziękuję jeszcze Wam za to, że jesteście po prostu ludźmi naprawdę z wysoką empatią i tacy otwarci, myślący również o tym, żeby no, pacjentkom w tym terenie żyło się bezpiecznie i lepiej, żeby były zdrowsze. Ze swojej strony oczywiście deklaruję informację taką, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, żebyśmy zamieścili na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie internetowej, że Państwo udzielacie takich badań. Szacunek, że Wam się chce chcieć. Bardzo dziękuję. Chciałem pogratulować wszystkim właścicielom spółki CERTUS tego dzisiejszego wydarzenia, otwarcia tej jakże ważnej pracowni mammografii cyfrowej. Jak ważne są te badania w dzisiejszym świecie, to myślę, że dzisiaj nie trzeba tutaj więcej nic mówić. Ja powiem tylko tyle, że nawet dzisiaj rano rozmawiałem z pewną panią, mieszkanką gminy Myślenice, która boryka się właśnie z tego typu chorobą i rozmawialiśmy o tym właśnie, jak ważne jest wczesne wykrycie tej choroby u kobiet. Także cieszę się, że ten przedział czasowy został też w ramach Narodowego Programu Onkologicznego wydłużony, bo tutaj to jest szczególnie cenne dla tych pacjentek. Ja ze swojej strony też zapraszam wszystkie mieszkanki, szczególnie miasta i gminy Myślenice, aby korzystały z tej przychodni, z tego sprzętu, który został zakupiony z budżetu państwa. Tym bardziej, że te badania tutaj przychodnia CERTUS oferuje bezpłatnie, także zachęcam jeszcze raz, a całej spółce gratuluję i też dziękuję za ten całokształt działalności, która jest prowadzona tu w tym miejscu, bo rzeczywiście wiele też badań różnego rodzaju działalności tej medycznej rzeczywiście uzupełnia też funkcjonowanie szpitala powiatowego i to na pewno jest dla nas wszystkich jako mieszkańców całej ziemi myślenickiej pewna wartość dodana, także gratuluję i życzę wszystkiego co najlepsze, no i też rozwoju dalszego spółki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Posła po pierwsze chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Ze względów na trwające posiedzenie obrad Sejmu niestety Pan Poseł nie może być z nami, ale przesyła i serdeczne gratulacje i pozdrowienia. I też gratuluję tej działalności i tego przedsięwzięcia, ponieważ jest to bardzo ważne dla nas kobiet, żeby takie pracownie pojawiały się jak najbliżej nas, więc ja w tej męskiej, tutaj w tym męskim towarzystwie, ale jest ze mną również Pani Jolanta, chcemy też zaapelować do naszych koleżanek, do wszystkich kobiet, żeby korzystały z tej okazji i z tego nowoczesnego sprzętu, który znajduje się tutaj w CERTUS-ie, z dostępności, z bezpłatności, z tego, żeby po prostu sobie zrobiły prezent dla siebie i po prostu skorzystały, przebadały się, ponieważ wiadomo, że profilaktyka i wczesne wykrycie tej choroby daje szansę na to, że będziemy działać tutaj społecznie w naszych kręgach, w naszych domach i że miejmy nadzieję zdrowie każdej z nas będzie sprzyjać. Jeszcze raz gratulacje i życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, ja w imieniu dyrekcji Myśleńskiego Szpitala na ręce Pana Prezesa Krzysztofa Karkosza, na ręce całego zarządu spółki oraz współpracowników firmy CERTUS chciałbym przede wszystkim pogratulować pomyślnego ukończenia jakże ważnej inwestycji. Chciałbym tutaj nadmienić w tym miejscu, że ta współpraca pomiędzy szpitalem a Państwa podmiotem jest kontynuowana od blisko 2 dekad i oceniam ją jako bardzo dobrą, bo zarówno szpital bez wspaniałej kadry medycznej, którą Państwo reprezentujecie, nie byłby w tym miejscu, w którym jest. I nigdy nie traktowaliśmy ani szpitala, ani tutaj podmiotu zewnętrznego jako swoistej rywalizacji czy konkurencji, stanowi to przede wszystkim uzupełnienie świadczeń zarówno w części lecznictwa szpitalnego, jak również lecznictwa ambulatoryjnego. Ja zawsze mówię tak, że tam, gdzie są dobrzy specjaliści, to są duże kolejki, dlatego że potrzeby zdrowotne są coraz większe, a specjalistów mamy tak naprawdę tą samą ilość od wielu, wielu lat. Także niezmiernie się cieszę, że będziemy mogli dalej ze sobą współpracować. Wiemy, jak istotna z punktu widzenia profilaktyki jest diagnostyka i dlatego mam nadzieję, że ten nowo zakupiony aparat będzie służył przede wszystkim mieszkankom nie tylko powiatu myślenickiego, ale również okolic, jak wspomniał tutaj pan doktor, że nie ma rejonizacji. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, gratuluję tak wspaniałej inwestycji i życzę dalszej tak owocnej współpracy. Dziękuję bardzo. Ja powiem krótko. Chciałbym na ręce zarządu złożyć podziękowania za te wszystkie starania, które podjęliście, aby to dzisiejsze spotkanie miało taki efekt, taki powód, ponieważ Państwo, skracając tą drogę, odległość, jaką mają pacjentki do badań profilaktycznych, do zapobiegania tego typu schorzeniom, po prostu przedłużacie życie. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak tutaj już było powiedziane, nie tylko mieszkanki powiatu myślenickiego, ale ci wszyscy, którzy będą potrzebowali albo będą chcieli przeprowadzić taką diagnozę, będą tutaj w bardzo dobrych rękach i na bardzo dobrym sprzęcie. Jeszcze raz gratulacje, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wnioskuję, że lista mówców została wyczerpana. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. Dziękuję również mediom i dziękuję pracownikom Centrum Medycznego CERTUS, którzy do nas dołączyli. Zapraszam teraz do pracowni mammografii.